Tak, kiedy oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie koniec wakacji jest już bliski. Zostało może z 2 dni i tak oto rozpocznie się wrzesień. No. No trudno. A to jest kolejny odcinek z Rzeczem Widżet! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ulubionej gry przeglądarkowej. Link do gierki znajduje się w opisie. A ja przypominam, że oglądanie Rzeczem Widżet to jest to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Każdy obejrzany odcinek, każdy like i każdy komentarz to wspieranie mojego kanału. Wiem, że ostatnio zasypywałem was odcinkami z Rzeczem Widżet, ale obiecuję, że w tym miesiącu to już ostatni. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam cieplutko. Pewnie cieszycie się, że koniec wakacji już jest. Nareszcie będziecie mogli się trochę pouczyć. Co nie, ci co mogą, ci co będą mogli, ci będą mogli. A ja będę musiał ciężko pracować, nagrywając śmieszne filmiki do internetu, więc też nie mam łatwego zadania. Tak czy jak witam was serdecznie. Poprzednim odcinku z Rzeczem Widżet, jeśli ktokolwiek oglądał, nie wiadomo, może tam z 10 osób widziało. Wspominałem o tym, że wspomnę. Co to są? Co to jest ten cały Summer Sale? Bo jak dobrze wiecie, Summer Sale... Startą stałego klienta zyskasz 0 punktów. Nie pałętaj się po karcie. Z kartą stałego klienta zyskasz 0 punktów. Brzmi jak niezła obietnica. Aż mu wejdę chyba w pliczek i szybko obczaję. Co to tam takie rzeczy? Co to za rzeczy? W ten weekend, czyli dzisiaj jest niedziela, kiedy to oglądacie, to już jest końcówka. Jest wielkie Summer Sale, czyli takie na końcówkę wakacji wielkie wydarzenie. Co takiego mamy? Lecimy po kolei. Uwaga, mamy letnie frajdozbiory. Właśnie to, co powoduje, że można było zrobić ten legendarny klejn, który zdobyłem już. I tutaj mam go włożonego, czyli boski beryl, tak się nazywa. Oprócz tego, szalone grzybowe żniwa, 20% więcej grzybów u handlarza, większa szansa zwrócić grzybów podczas zadań. Prawdziwa produzja PD, czyli więcej doświadczenia ze wszystkiego i pupil optimum do znalezienia w trakcie wydarzenia. Złote zbiory, czyli więcej złota we wszystkim. Tango twierdzy. Pożyje znalezienie drewna i kamienia podczas zadań, tylko duże klejnoty w kopalni. To jest w ogóle bardzo fajne. Jedno z moich ulubionych wydarzeń, że można znaleźć drewno i... drewno i kamień w zadaniach, dlatego podczas tych eventów często warto brać misje, które mniej czasowo zajmują, żeby właśnie tych drewna i kamieni znaleźć jak najwięcej. Dni diabelskich dusz! A oprócz tego można znaleźć właśnie dużo dusz, więc to też jest kozacko, widzicie? I kocioł kuźni. Możliwość znalezienia metalu tajemniczych odłamków. To jest takie sobie, bo to zazwyczaj jest mało. Ale możemy 15 przedmiotów rozmontować, więc też warto. Epickie im oczywiście można znaleźć więcej epickich przedmiotów. Więc ogólnie, no generalnie jest kozacko. O, na przykład zobaczmy, ile tu mielibyśmy. No i tu mamy mało, ale dajmy to na przykład. Jak pech to pech. Jak pech to pech. Klejnotów nie warto. Warto iść w jakieś drewno albo w kamień. Następnym razem się uda. O, drewno. Może na cholipka razem się uda. O, kamień. Jak cholipka, no na razie mi nie idzie. To jest dzisiaj wielkie wydarzenie i właśnie dzisiaj chciałem o wam wspomnieć, więc macie ostatnią chwilę, żeby wbić do Rzeczem Widżet i po prostu skorzystać z tego eventu. Dodatkowo, jak nie wiem czy wiecie albo wiecie, niedawno była premiera nowego międzynarodowego serwera 51. Świeżo w ten piątek była premiera, więc macie jeszcze okazję, żeby zacząć na świeżo w grę w Rzeczem Widżet całkowicie od nowa, więc od zera będziecie mogli zmierzyć się z innymi graczami. Polecam bardzo serdecznie, zachęcam, bo jak sami rozumiecie, warto. No tak, dobra, zróbmy tu wszystkie pierdoły, zróbmy to, chodźmy do Hydrom się powalczyć, zobaczmy co piszą nasi koledzy z gildii, jak tam idzie. Jesteśmy 279, a tutaj przyszedł Lucyfer zobaczyć jak nam idzie w Rzeczem Widżet. No nie, poszedł sobie jednak. A miał taką, miał, już myślałem, że chce poobserwować, co się dzieje. Też, Lucyfer też by z chęcią zagrał na nowym serwerze Rzeczem Widżet. Zobaczcie tylko na niego. Czy on wygląda na kota inteligentnego, prawda? Zobaczcie, jaki mądry kotek, widzicie? Głasku, 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 kiteczku. Tak, głaskamy kitku. Głaskamy kitku, dobra, kitku pogłaskany. Zobaczmy, tutaj oczywiście rozwijamy, co możemy, 7 dni, możemy wytegować, 122. Dobra, zróbmy 7 dni, dawno nikt tego nie robił. I od razu to sprzetegujmy, będziemy mieli więcej tych quintilionów, a powinniśmy to oczywiście to wszystko rozwijać, ale sami wiecie jak to wydłuża. Polecisz jakieś miejsce do zwiedzenia?
Dobra, tego to tak, tutaj, no i tu po kolei będziemy sobie inwestować, to za chwilę. Dobra, co my tu mamy? Lochy, zaraz z lochami się na końcu zajmiemy, chodźmy na początku do twierdzy, oczywiście szukaj klej. No to tak, rozwija nam się twierdza, nie ma sensu tego skipować, co? Chociaż te skipowania akurat troszeczkę by nam się w tym przypadku nawet przydało. Dlaczego by nam się przydało te skipowanie? Skipowanie by się nawet twierdza poziom 12, dlatego że w momencie, kiedy to przeskipujemy, to w momencie, kiedy to przeskipujemy, twierdza będzie na poziomie 13, więc automatycznie materiały, potencjalne materiały, które tu zdobędziemy, będą już przeskalowane do tego, do tej wyższego poziomu twierdzy, co nie? Czyli generalnie to jest dosyć istotne, żeby ta twierdza była jak na najwyższym poziomie, a tutaj na przykład ekstraktor dusz pełni taką rolę, co nie? Czyli jeśli ekstraktor dusz jest na wyższym poziomie, powiedzmy na tym 10 przykładowo. Niestety, tu jest bardzo źle zostało to zrobione, ponieważ serce ciemności nie rozwija się, kiedy ekstraktor dusz nie jest rozwinięty, bo to jest totalnie bez sensu. Więc tutaj na przykład bardzo zła inwestycja, Alex, bo zawsze inwestujemy serce ciemności i potem ekstraktor dusz. Nie ma sensu iść od razu w serce ciemności, bo w serce ciemności nic ci nie daje boosta do rzeczy, które znajdujesz. No ten ekstraktor dusz daje ci boosta do duszy, które znajdujesz w karczmie. A tutaj daje, natomiast tutaj kamieniołom i katedral nic nie daje, ale twierdza już też takiego, twierdza daje takiego boosta, co nie? Więc tutaj ekstraktor dusz zawsze musi iść w parze ze sercem ciemności. Inaczej to nie ma sensu rozwijać serca ciemności, nie rozwijając ekstraktora dusz. Taka jest prawda. Bo ci to nic co ci nie daje, tylko że możesz zwiększyć poziom całej reszty. Więc zmarnowana inwestycja. No, to będziemy mogli to zainwestować, ale to niestety trochę też potrwa. Dobra. No nic, my oczywiście możemy tu zaatakować. Widać, nie wiem czy ty atakujesz, bo znowu ma 13 poziom. Alex, musisz atakować. Escape, atakować znowu, żeby poziom się zwiększał. Żeby cały czas potencjalnie były to lepsze osoby. Widzicie? Musi cały czas musi być ten przyrost, że jak naciśniesz znowu, to atakujesz tego samego. Musi wyjść i nacisnąć, żeby ten poziom przeciwnika pomału szedł ku najlepszemu. Koło fortuny czeka na ciebie. Jak to? Szlak. Dobra, trochę poinwestujemy w kole. Zaraz zobaczymy, jak tam idzie w pupilkach. To tak, jak idzie w pupilach? No tutaj Liraisia to na pewno. Tutaj, co by tu zrobić? Właśnie pytanie, to jest dobre pytanie, nie mam pojęcia, jak to chce wyjść z tego. Z tego, no Wikiadło to na spokojnie zabijesz, Wikiadło, więc tutaj będzie trzeba Wikiadło zdobyć. No i chyba na Wikiadle już można se... Jak już będziesz miał Wikiadło, to w sumie możesz sobie odpuścić chyba tego Orzeszkuna. I na Wikiadle już można skończyć... skończyć tego. Cały tutaj ten biom. Ogień, no z Smokiego będzie ciężko, ale widzę, że chyba jednak będzie próbowany Smokiego pokonać, ale to jest ciężki orzech do zgryzienia, żeby Smokiego pokonać tym chompem. Wiem, że się da, podobno też o tym słyszałem, ale to jest ciężki orzech do zgryzienia. Kroksem... no chyba przejście na Koniksa tutaj, bo tu nie ma chyba co kombinować, bo ryba jest ciężko. Tak mi się wydaje. No to nic, to zostawimy już w rękach Alexa, zobaczymy jak sobie poradzi z tym wyzwaniem. Liczę na niego. To sobie zainwestujmy, żeby tu już się nam to ładnie rozwijało. No tu już jest ładnie, jesteśmy nawet rozwinięci już w tej salce. Widzimy, że już tutaj naprawdę na kozackim poziomie to wszystko jest. No, niech sobie to elegancko tu wszystko się nam fajnie rozwija. Dobra. No i co? No i w sumie tyle, co nie? Jest ten summer, co nie? Końcówka wakacji. Zobaczcie, tutaj ziomek się cieszy. Się nogi w basenie trzyma. Tutaj Gliksa się robi. Myk, myk. Tutaj dinozaur ma okulary. No, wesoło jest, jak się patrzy. Jakaś piłka plażowa. Super sprawa. Byczki. Ja, tak, link do gierki oczywiście znajduje się w opisie, ja już się zwa... A nie, miałem w lochach jeszcze trochę powalczyć. No dobra, pokonajmy kogoś w lochach, żeby nie było, że przyszedłem i nic nie zrobiłem, bo pogadałem i nic się nie wydarzyło. No dobra, tego nie pokonam, bo jest za silny. A pokonam może tego. O, jest do pokonania. No i proszę. Już przesuwamy się w linii fabularnej, łatwo. Jesteśmy jednak potężni, jakby nie patrzeć, co nie? Dobra. Kurwa. Ile mamy? 690. Dobra, Alex, no muszę ci pomóc trochę, bo widzę, że ten, nie ogarniesz tematu. Dobra.
przyspieszymy tą twierdzę po prostu. Dzięki temu będziesz mógł więcej tych towarów zdobyć. Zaufaj mi, wiem co robię. Co nie? Wiem co robię. No, zaufaj, zaufaj, będzie dobrze. A ile sala? 12. Nie, no nie będziemy, no, spokojnie. Ja wiem co robię, ulepszę to na razie sobie, bo tego i tak już nie zdążysz. No, 132 grzybki, dasz radę zrobić te zadania wszystkie. Ile masz klepsy? Dużo klepsy masz. Cześć, no, witaj. Zrobisz te wszystkie zadania z tymi, z tą ilością grzybków, dasz radę, dobra. Ja się z wami żegnam, trochę powalczyliśmy, trochę sobie pogadałem. Życzę wam szczęśliwego września i powrotu do szkoły, No, i co tu dużo mówić, ja piąteczka dla was i... Elo, elo!